Żółci i czerwoni wznowili walki o Winów pod Opolem. Były poligon wojskowy został przejęty przez dwie drużyny miłośników paintballa, którzy właśnie rozpoczęli sezon strzelania. Polała się farba, a pociski fruwały tuż nad głowami. Raport z pola bitwy złożył nasz reporter. Teatr działań, kilometr na północny zachód od Opola. Liczebność wojsk ponad 70 uzbrojonych po zęby żołnierzy. Uczestnicy konfliktu i cel? Będzie strona wietnamska i strona amerykańska. Jedna ze stron będzie musiała zdobyć wzgórze i przechwycić generała. Zadanie pierwszej misji. Drużyna żółtych musi zdobyć paczkę z super tajnymi dokumentami. Drużyna czerwonych musi bronić jej za wszelką cenę. Sprowadza się to do zlikwidowania wszystkiego, co jest nie w naszej drużynie, no i doniesienia paczki na miejsce. Jeżeli ktoś będzie miał dosyć, czy za dużo kul dostał w scenariuszu, może bez żadnego problemu wejść. I rozpętało się piekło. Na polu bitwy trup słał się gęsto, a walczący nie znali dla siebie litości. Wojna nie oszczędziła najmłodszych. Akurat tylko raz tam zdjąłem, ale przeważnie to zawsze ja szybko schodzę. Ani reporterów, którzy też byli obecni, jak w każdym konflikcie zbrojnym. Wiesz co, ja oberwałam rykoszeta raptem, bo wchodzę na pole, filmuję, robię zdjęcia, takie rzeczy. A trafienie kolorowym markerem do najprzyjemniejszych doznań nie należy. Mimo to paintball, choć nie jest najtańszy, zyskuje coraz większą rzeszę miłośników. Na rozpoczęcie sezonu w Winowie przyjechała rekordowa liczba uczestników. Dzisiaj jest nas ponad 80 osób i każdy od samego początku czekał na ten dzień, żeby przyjść, wyżyć się, wystrzelać te 2000 kul, sprzedać przeciwnikowi kule. I to jest forma odreagowania, złości dnia codziennego, nudy. A oprócz wyładowania swoich pierwotnych instynktów, paintball to także możliwość pomalowania okolicy w różnowarne wzory, bo uczestnicy zabawy mówią, że nieważne ilu przeciwników się ustrzeli, ważne aby było kolorowo.